Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na powtórzenie teraz z potęg, z funkcji wykładniczych oraz z logarytmów. Pamiętaj, że potęgi dla Ciebie są bardzo ważną rzeczą, przygotowując się do matury z matematyki. Musisz umieć wykorzystywać własności potęg, własności działań na potęgach. Musisz umieć obliczać potęgi. Musisz umieć obliczać logarytmy, czy też wykorzystywać własności działań na logarytmach. Ale oprócz tego musisz też mieć podstawy z funkcji wykładniczej. Jak narysować wykres funkcji wykładniczej, bo na jej podstawie, na podstawie tego wykresu właśnie mogą Cię poprosić o odczytanie zbioru wartości, czy też podanie miejsca zerowego i tak dalej. Różne zadania z wykorzystaniem właśnie potęg, logarytmów, czy też funkcji wykładniczych. Zapraszam Cię zatem teraz do obejrzenia tej lekcji, ponieważ na tym spotkaniu chciałam przedstawić Tobie takie krótkie powtórzenie właśnie z tego działu, jakże ważnego. Zadanie numer 1 to zadanie z matury z maja 2019 roku. Oblicz logarytm przy podstawie pierwiastka z 2 z liczby 2. Zadanie oczywiście na maturze było to za jeden punkt, bo to krótkie, fajne, przyjemne zadanie, ale zadanie idealne na wykorzystanie definicji logarytmu. Ja przypomnę definicję. Logarytm przy podstawie a z liczby b równa się c, czyli jest to taka liczba c, że jeżeli ja a podniosę se do potęgi c, to ma mi wyjść po prostu b. Czyli jednym słowem robimy takie kółeczko. A do potęgi C ma nam wyjść równe B. Oczywiście logarytmy istnieją przy odpowiednich założeniach, że A ma być liczbą dodatnią, różną od 1 i B ma być liczbą dodatnią. Ja tych założeń nie będę już tutaj pisała, bo mi tutaj nie są potrzebne założenia, bo ten logar, który mam podany w zadaniu, on istnieje, tylko nie wiem ile, prawda? I muszę to policzyć. Są na pewno pośród Was osoby, które w głowie przekształcą, podadzą wynik. Oczywiście, jeżeli jesteś pewny, że zrobiłeś dobrze, no to nie ma problemu, przechodzisz do następnego zadania na maturze. Natomiast jeżeli ktoś nie pamięta logarytmów, to ja na tej lekcji chciałam właśnie o tym przypomnieć. Otóż, zgodnie z tą definicją, popatrz, nie wiesz ile to wynosi, więc piszemy równa się jakieś tam c. Tak, żeby to się zgadzało z tym u mnie. I teraz stosujemy tą definicję, czyli pod pierwiastek z 2 do potęgi c i ma nam wyjść 2. Ja to zapiszę pod spodem. Pierwiastek z 2 mam podnieść do potęgi c i ma mi wyjść liczba 2. Żeby umieć logarytmy, musisz umieć potęgi. Bezdyskusyjnie. Oczywiście. I teraz, żeby to równanko rozwiązać, to wygląda jak równanie wykładnicze, no bo to jest równanie wykładnicze, ale żeby je rozwiązać, to trzeba umieć znowu potęgi. Dlatego, że musimy ustalić wspólną podstawę. Tu jest dwójka, więc pasowałoby z pierwiastka z 2 zrobić dwójkę. Otóż, jak to zrobić? Zapiszemy 2 i teraz uwaga, do jakiej potęgi? Tu jest w domyśle drugi stopień, czyli mamy pierwiastek drugiego stopnia z 2. Zapamiętaj sobie, że jak masz z pierwiastkiem przejść na potęgę, to pojawia Ci się potęga o wykładniku wymiernym, czyli po prostu w wykładniku będzie ułamek, a w tym wypadku to będzie 1/2. Jeżeli jest pierwiastek drugiego stopnia, to jest 1/2. Jeżeli byłby pierwiastek trzeciego stopnia, byłaby 1/3. Jeżeli byłby pierwiastek czwartego stopnia, byłaby 1/4 i tak dalej, i tak dalej. I to wnawia się do potęgi C równa się 2. No napiszę do potęgi pierwszej, co jest oczywistą rzeczą. Teraz wykorzystujemy własności działań na potęgach. Jak jest potęga potęgi, wykładniki mnożymy. Czyli 1/2 razy C, no to jest po prostu 1/2 C. I to się równa 2 do pierwszej. I teraz zauważ, żeby lewa strona była równa prawej stronie, to w zasadzie dwójki już są takie same. Ja te lekko je przekreśliłam, tak lekko. One są już takie same, więc teraz muszą nam się wykładniki zgadzać i wtedy mogę powiedzieć, że moja lewa strona zgadza się z stroną prawą. Czyli ja zapiszę tylko, że 1/2 C to się równa po prostu 1. Jak pomnożę obustronnie razy 2, żeby mi się ta dwójeczka z mianownika skróciła, to mi zostaje C to się równa, a tu mam 1 razy 2, to jest po prostu 2. Czyli pewnie część z Was od razu wiedziała, że ten logarytm po prostu wynosi 2. Są osoby, jest gro takiej młodzieży, która logarytmy lubi. I od razu widzi to w głowie, przekształca sobie, tralala, wychodzi wynik 2.
Ale są osoby, które jakoś nie mogą się przekonać do tych logarytmów. Pamiętaj, nie straszymy się, logarytm to nic strasznego. To naprawdę są fajne rzeczy, tylko że w przypadku, jeżeli chcesz wykorzystać jakąś własność działań na logarytmach, to ty musisz te własności znać. Musisz umieć je znaleźć w tablicach, jak je po prostu nie znasz. Musisz umieć definicję też znaleźć w tablicach, jeżeli nie pamiętasz. I naprawdę z tymi podstawami z logarytmów sobie w zupełności powinieneś na maturze poradzić. Zadanie numer 2 to zadanie z matury z czerwca 2019 roku. Oblicz. I teraz w liczniku mamy logarytm przy podstawie 3 z 27, a w mianowniku mamy logarytm przy podstawie 3 z pierwiastka z 27. Na zrobienie tego zadania jest co najmniej dwa sposoby, aczkolwiek ja wybiorę taki, żeby był troszkę różny od zadania numer 1, żebym się tutaj nie powtarzała, ponieważ można by było, tak jak w zadaniu numer 1, policzyć sobie osobno ten logarytm, i wyniki po prostu podzielić. Jest to super sposób i tak możemy zrobić. Natomiast ja chciałabym tutaj, żeby było troszkę inaczej niż w zadaniu numer 1, to żeby tutaj popatrzeć na to, że ze względu na to, że tu jest 3 i tu jest 3, powinna nam się nasunąć taka własność, która jest w tablicach. Ja ją zapiszę. Logarytm przy podstawie a z c podzielone przez logarytm przy podstawie a z b, to się równa. Jeżeli oczywiście to a jest takie same i tutaj też jest a, to ja to mogę zastąpić jednym po prostu logarytmem, tylko to, co jest na dole, idzie tutaj do podstawy, czyli mamy z b przy podstawie b, a to, co jest tak wyżej u góry, idzie do liczby logarytmowanej, czyli będzie z c. To jest bardzo fajny wzór. Mogę go zastosować? Nie muszę. Ale ja wybrałam do zastosowania, żebyś widział, żeby to zadanie numer 2 troszeczkę się różniło od zadania numer 1. Czyli spróbujmy zastosować ten wzór. Czyli zgadza nam się, że tu mamy 3, więc popatrz, tutaj podstawa w ogóle a znika. W wyniku zastosowania tego wzoru ja zapiszę na środku jeden logarytm. I teraz moje b to jest to, co tutaj, czyli będzie pierwiastek z 27 w podstawie. Natomiast moje c to jest to, co tutaj, czyli u mnie z liczby 27. No i teraz, no my, być może przypomni ci się zadanie numer 1, bo tutaj będziemy stosować w zasadzie najpierw własność, tą tutaj, a teraz albo w głowie już znasz wynik, albo rozpisujemy tak, jak to robiliśmy wcześniej. Czyli wcześniej pisaliśmy, że to się równa c, a ja to napiszę równa się x, bo przecież nie musi być zawsze c. I z definicji, że to podniesione do tej potęgi ma nam dać to. Czyli ja napiszę tu z boku, pierwiastek z 27 do potęgi x ma dać nam po prostu 27. Widzimy, co jest wspólną podstawą. No tu jest 27, tutaj też jest, czyli ja zapiszę 27 i podobnie jak w zadaniu numer 1, tam był stopień drugi, tutaj też jest stopień drugi pierwiastka, czyli będę podnosiła do potęgi jednej drugiej i to jeszcze do potęgi x, to się równa 27. No to teraz tak, 27 i teraz wykładniki tutaj mnożymy ze sobą, czyli do potęgi 1 druga x, to się równa 27, no i w domyśle do potęgi pierwszej. I znowu tak jak w zadaniu numer 1, podstawy są takie same, więc tak jakby je mogę ominąć, porównuję same wykładniki, że 1 druga x to jest 1 mnożę razy 2, wychodzi mi, że x to jest po prostu 2. Czyli wyszło nam tak jak w zadaniu numer 1, wyszedł nam wynik 2, ale to jest akurat zbieg okoliczności, prawda? Ja wybrałam te zadania z matur, ale no chciałam, żeby to zadanie numer 2 troszeczkę inaczej zrobić, więc zaczęłam od wykorzystania własności, ale później albo to robisz w głowie, albo po prostu stosujesz definicję, tak jak ja tutaj Tobie przedstawiłam. Zadanie numer 3. Przedstaw w postaci jednej potęgi. I mamy taką liczbę zapisaną za pomocą właśnie licznika, mianownika. W liczniku mamy 25 podniesione do potęgi 6 razy 1/25 podniesione do potęgi 3 i to jest w liczniku. Natomiast w mianowniku mamy 5 do minus 3 pomnożone przez pierwiastek ze 125. I polecenie jest takie. Nie żeby to do końca policzyć, tylko żeby zapisać na końcu w postaci jednej potęgi. Czyli nie może być tak, tu potęga, tu potęga, tu potęga, tu potęga, tylko musimy coś wspólnego zobaczyć. I teraz patrzmy dobrze na podstawy. Tu jest 25, tu jest 1/25, no bardzo podobne.
Tu jest piątka. O, no to ma coś wspólnego z 25, tak? I tu jest 125, co prawda nie fajny ten pierwiastek, ale 125 dosyć fajne, da się zamienić na piątkę. Czyli ty musisz się kapnąć, że wszystkie te liczby, które są w podstawach, łączy piątka. Więc zamieniamy na piątkę. Piszemy kreskę ułamkową i tak. 25 to przecież jest 5 do potęgi drugiej i to do szóstej. Razy. Teraz, 1/25, no mi tutaj nie pasuje to, że w ogóle jest ułamek. Chciałabym odwrócić. Więc najpierw odwrócę, czyli zapiszę 25, bo jak odwrócę do góry nogami, to będę miała 25, tylko wtedy nie mogę napisać do trzeciej, tylko do minus trzeciej, bo potęga o wykładniku ujemnym odpowiada za odwracanie. Czyli wtedy zapisałam 25 do minus trzeciej. No jeszcze nie mam piątki, no ale w następnym kroku sobie zrobię tą piątkę. Tutaj to w ogóle się nie przejmuję, bo tutaj mam od razu piątkę w podstawie. Natomiast tutaj nie podoba mi się pierwiastek, oczywiście on jest stopnie w domyśle drugiej. Robimy tak jak w poprzednich zadaniach. Przepisujemy 125 i to w nawiasie do potęgi 1/2. Pamiętaj, że pierwiastek możesz zamienić zawsze na potęgę. Tylko musisz pamiętać, że to będzie potęga w tym wypadku o wykładniku 1/2. To się równa. Teraz tutaj wykonujemy własności działania potęga, że się wykładniki mnoży, czyli będę miała 5 do potęgi 2 razy 6, to jest do 12 razy. Teraz 25 mi nie pasuje, zamieniam ją na piątkę, czyli zapiszę 5 do drugiej i to do minus trzeciej, podzielone przez. No 5 do minus trzeciej przepisuję razy, znowu mi nie pasuje 125, zamieniam ją na 5 do trzeciej i to jeszcze do potęgi 1/2. To się równa. Robię tyle, ile dam rady za jednym zamachem. 5 do 12 przepisujemy razy. 5 i tu wykładniki znowu mnożymy. 2 razy minus 3 to będzie minus 6. No tu przepisuję początek razy i znowu mam 5 i znowu wykładniki mnożymy. Tylko uwaga, mnożymy 3 razy 1/2. To nie jest 3 1/2. To jak masz problem, to sobie napisz 3 pierwsze. Wtedy masz licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem do pomnożenia, czyli mamy 3/2. Czyli będzie 5 do potęgi 3/2, a nieraz właśnie młodzież w tym momencie się myli. Dobrze, no to teraz dalej myślimy, co zrobić? No trzeba wykonać to mnożenie u góry i to mnożenie na dole. A przy mnożeniu wykładniki się dodawało. Przypominamy kolejną własność na potęgach, czyli 12 dodać minus 6. Czyli ja przeczytam 12 minus 6. To jest po prostu 6. Dobrze? Na dole przepisuję piątkę i znowu wykładniki się dodawało. Tu będzie gorzej. Minus 3 dodać 3/2. Możemy sobie napisać na boku. Minus 3 dodać 3/2. Czyli moglibyśmy wyciągnąć całości. Czyli minus 3 dodać 1, napiszę i tak, 1,5. I to się równa, jeżeli operujesz fajnie na ułamkach dziesiętnych, no to zobaczysz, że to jest po prostu minus 1,5. Jeżeli nie, to w ogóle sobie zacznij sprowadzać do wspólnego mianownika i tak ci wyjdzie dokładnie taki sam wynik. Czyli ja napiszę tutaj minus 1,5. To się równa. No i ostatnia rzecz, bo ma być jedna potęga, a na razie mamy potęgę u góry i potęgę na dole. Tu jest dzielenie, a przy dzieleniu wykładniki odejmujemy. Czyli piszemy jedną wielką piątkę i to trzeba odjąć. I tutaj notorycznie młodzież się myli. No a dlaczego sobie na boku nie zapisać? Od tego jest brudnopis, od tego jest margines, tak? Że od szóstki trzeba odjąć minus 1,5. I teraz minus i minus daje plus, czyli mam 6 dodać 1,5, czyli to się równa 7,5. Akurat w takim ułamku dziesiętnym zapisuję 7,5. I to jest mój końcowy wynik. 5 do potęgi 7,5. Mogę też napisać 5 do potęgi 7 1/2, prawda? Czy też mogę w ogóle napisać 5 do potęgi 15/2. To w ogóle nie ma znaczenia. Mam mieć jedną potęgę, no to mam na końcu jedną potęgę. Zwróć uwagę na wykonywanie działań na potęgach w tym zadaniu. Zwróć uwagę na to, że czasem warto gdzieś na boku sobie zrobić obliczenie, bo większość z nas jest wzrokowcami. Jeżeli sobie popatrzymy, to lepiej widzimy, a w głowie, no nie każdy. Nie każdy w głowie aż takie operacje matematyczne robi. Jeżeli nie masz z tym problemu, w głowie oczywiście, bo najlepiej zrobić w głowie, bo najszybciej. Ale jeżeli masz problemy, to rozpisuj sobie od tego, jeszcze raz przypominam, jest margines czy też brudnopis na maturze.
Zadanie numer 4. Naszkicuj wykres funkcji wykładniczej o wzorze f od x to się równa 3. Do potęgi x dodać 3 minus 3 oraz podaj jej zbiór wartości oraz miejsce zerowe. Bardzo często na maturze zdarza się tak, że nie piszą tego słowa naszkicuj wykres, tylko od razu podaj zbiór wartości i miejsce zerowe takiej funkcji. Dlaczego? Dlatego, że z tym rysowaniem jest taki problem, że na maturze możesz mieć tylko jeden kolor. I żeby nie było problemu z ocenianiem rysunku, to punkty masz przyznane za zbiór wartości i za miejsce zerowe. Po prostu dwa punkty, gdyby to było zadanie za dwa punkty, nie? No, ale my oczywiście zrobimy porządnie z rysowaniem, żeby to było wszystko ładnie widać. Po pierwsze, jeżeli mamy do czynienia z funkcją wykładniczą, to powinno Ci się od razu skojarzyć, że wzór na funkcję wykładniczą jest taki a do potęgi x. Niestety, tutaj moja funkcja f od x jest trochę gorsza, nie? Bo moja funkcja, żeby była idealnie taka, to musiałaby tylko ten człon zawierać, czyli 3 do potęgi x. I właśnie tak się dzieje, że jak ja chcę narysować taką trudniejszą funkcję, to najpierw rysuję taką prostą funkcję, później przesuwam o wektor. Albo też mówię, przesuwam w prawo, w lewo, góra, dół. Ja używam słowa przesunięcie o wektor. Jest to wygodne, czyli przesuwamy tutaj o wektor. Zapisuję w postaci takiej czołeczki. I teraz jak odczytać wektor? Przypominam, za x stoi plus 3, więc my odczytujemy ze zmienionym znakiem. Czyli zamiast czytać plus 3, my czytamy minus 3. I teraz za całym wzorem stoi minus 3. I tutaj już się znaku nie zmienia. Czyli będzie po prostu wektor o współrzędnych minus 3 i minus 3. W wyniku tego powstanie nam dokładnie ten wzór, o który mnie poprosili. Wiesz, sztuką jest odczytać wektor. Dlaczego? Dlatego, że ten wektor mówi nam o tym, że pierwsza współrzędna wektora odpowiada za przesunięcie prawo albo lewo. Jeżeli jest na minusie, będę przesuwała 3 jednostki w lewo. Druga współrzędna odpowiada za przesunięcie góra albo dół. Jeżeli jest na minusie, to przesuwamy 3 jednostki w dół. I można to samo, bez użycia wektora, prawda, możesz sobie zapisać w lewo, w dół, po 3 jednostki. No ale żeby to zrobić fajnie w układzie współrzędnych, żeby później fajnie nam się odczytało miejsce zerowe, czy też zbiór wartości, fajnie by było do tej funkcji zrobić sobie tabelkę i wybrać przynajmniej 3 punkty, tak żeby, bo wiesz, jeżeli nie pamiętasz kształtu wykresu funkcji wykładniczej, to w Twojej tabelce powinno się znaleźć 10 punktów. Ale jeżeli pamiętasz kształt, a ja Tobie tutaj przypomnę, to wystarczą naprawdę ze 3 punkty, żeby nam tutaj to ładnie przedstawić po prostu. No więc weźmiemy sobie takie punkty jak. Na pewno fajnie by było sobie wziąć, myślę w tym wypadku, dobrze by było sobie wziąć na przykład 0, bo x 0 jest fajne, 3 do potęgi zerowej to jest 1. Dalej, dobrze by było na przykład wziąć sobie może coś na minusie, coś na plusie. No załóżmy, weźmiemy sobie minus 1. I weźmiemy sobie jedynkę. Takie najbardziej typowe punkty, nie? Czyli dla minus jedynki będziemy mieć 3 do minus pierwszej, to jest 1 trzecia, bo potęga ujemna odwraca nam podstawę. A teraz 3 do pierwszej to jest 3. Oczywiście może się okazać, że na przykład do miejsca zerowego te punkty to tak nie za fajne będą, bo za mało będzie. To w razie czego sobie tam jeszcze coś dopiszemy, ale na początek tak rysujemy. Czyli u mnie tu mam jedną kratkę, to jest jedna jednostka, dla zera 1. Dalej, dla minus jedynki 1 trzecia, no tak mniej więcej, idealnie tego nie zaznaczymy, prawda? I dla jedynki 1, 2, 3 tutaj mamy. I teraz, jeżeli pamiętasz kształt funkcji wykładniczej, to Tobie w zupełności te 3 punkty wystarczą. Jeżeli nie pamiętasz, to musisz wziąć dużo więcej tych punktów. Staram się oczywiście estetycznie narysować, na tyle, ile się da przy użyciu oczywiście długopisa narysować, nie? I teraz popatrz, co będziemy robić. No ja mam kolor, więc tutaj zaznaczę to kolorem. Będziemy chcieli ten nasz wykres, tak, funkcji wykładniczej, on przypominam, wygląda tak, że nie przecina osi x, przesunąć 3 jednostki w lewo. Więc przesunięcie w lewo, no okej, nic nie robi problemu wielkiego, ale uwaga, przesunąć też w dół. I w tym momencie, jeżeli ja przesuwam w dół, to widzimy, że ta oś, ta x,
nam się jakby lekko przesunie. To znaczy ona fizycznie zostanie w tym samym miejscu, tylko ona stanowi asymptotę dla tego wykresu. Czyli ta asymptota nam się przesunie trzy jednostki w dół. 1, 2, 3. Ja teraz biorę linijkę i przy użyciu właśnie linijki narysuję linią przerywaną asymptotę. Na poziomie rozszerzonym słowo asymptota to jest rzecz normalna, natomiast na poziomie podstawowym, no czasem niektórzy nie wiedzą, co to jest asymptota. Asymptota jest to taka linia, do której wykres blisko, 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 blisko dobiega, ale jej nie przecina, tak najprościej to rozumieć. W związku z czym przesuwamy o minus 3 w lewo i minus 3 mamy w dół, nie? Czyli ten punkcik. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. W tym miejscu nam się przesunie. Super, prawda? Super mamy, ze względu na to, że po prostu wyjdzie nam ładnie na osi X, więc idealnie nam się tutaj narysuje. Teraz dalej. 1, 2, 3. 1, 2, 3. W tym miejscu kropeczka. I ten punkcik najgorszy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No staramy się, żeby to było elegancko, ale wiadomo, że to tylko jesteśmy w stanie to zrobić przy użyciu właśnie punktów i rysujemy. Oczywiście tu wyciągamy do góry, tyle ile nam się tam zmieści. Nie wiemy, w którym momencie przetnie nam oś Y-ków, ale to dla nas nie jest istotne. Wyciągamy tyle, ile się da. I tutaj dociągamy i zapisujemy Y, to się równa 3 do potęgi X plus 3 i minus 3. I teraz uwaga, to jest narysowane ładnie, elegancko, ten nasz wykres, natomiast naszym zadaniem jest podać zbiór wartości. Ja ten zbiór wartości może tu będę pisała. Zbiór wartości, przypominamy, zbiór wartości, przykładamy sobie rękę i my ją przykładamy od dołu aż do góry. Gdzie nasz wykres się zaczyna? Nasz wykres, mój czerwony wykres ten, zaczyna się powyżej minus trójki, bo tu było minus 3 w dół przesunięte, czyli powyżej minus trójki aż do plus nieskończoności leci sobie, czyli będzie zbiór wartości od minus trójki do plus nieskończoności. I jeszcze miejsce zerowe. Akurat wyszło tak fajnie, tak super, że nie musimy dokładać nic do tabelki, prawda, żadnego punktu, bo w tym momencie możemy bardzo ładnie z wykresu odczytać miejsce zerowe. Jeżeli podaję odczytaj miejsce zerowe, to znaczy, że ono będzie się dało tak pięknie odczytać, że będzie ono liczbą całkowitą, bo jeżeli byłoby w ułamku, trzeba by było je obliczać, czyli przyrównać tą funkcję do zera, wyliczać x-a. Ale my tutaj jesteśmy w stanie po prostu odczytać, że miejsce zerowe to jest właśnie nasza liczba minus 2. I to wszystko odczytaliśmy, ale wcześniej narysowaliśmy pięknie wykres tej przesuniętej o wektor funkcji wykładniczej postaci 3 do x. Po przesunięciu wyszło nam 3 do potęgi x plus 3 minus 3. Zadanie numer 5. Naszkicuj wykres funkcji f od x o wzorze 1, 2 do potęgi x, a następnie naszkicuj wykres funkcji g, wiedząc, że g od x to się równa f od minus x dodać 2. Oraz podaj jej wzór. Myślę, że my zaczniemy sobie od wzoru, a później będziemy szkicować. Tylko tak, jest to oczywiście zadanie troszkę trudniejsze dla przeciętnego ucznia od zadania numer 4, ze względu na to, że jak się jeszcze pojawił minus, to niektórzy po prostu nie pamiętają, co to oznaczało f od minus x. Zapamiętaj, bo warto, przypomnij sobie lekcję przekształcenia wykresów funkcji i tam właśnie jednym z przekształceń wykresów funkcji jest symetria. I przy symetrii względem osi y właśnie pojawia się przed x minus. Czyli dla Ciebie zapis f od minus x musi oznaczać symetrię względem osi y. Natomiast plus 2 to dla Ciebie musi oznaczać, że wykres podnosimy do góry o 2. Czyli 2 w górę. To jest najprościej, tak Tobie tutaj zasygnalizowałam. Po tym wzorze my musimy rozpoznać, co my z tą funkcją mamy zrobić. Zaczniemy od wzoru, a co po kolei będziemy czynić, to widzimy. Będziemy musieli zrobić s o y, a później dwie jednostki w górę. Zacznijmy od wzoru, czyli startujemy sobie z tą naszą funkcją 1, 2 do potęgi x. Teraz strzałeczka. Powiedzieliśmy, że musimy zrobić s o y. Co robi nam s o y ze wzorem funkcji? Po prostu przed x-a dokłada minusa. Czyli mam 1, 2 do minus x. Mogę tak zostawić, oczywiście, bo nie przeszkadza mi to, ale dużo łatwiej jest, żeby ja piszę teraz równa się, bo ja chcę tego minusa się pozbyć jednak. Stwierdzam, że przecież potęga w wykładniku, prawda, powoduje, że ja mogę obrócić podstawę. Czyli zapiszę to samo równoważnie, że to jest 2 do potęgi x, a jak przyjemnie, nie? No i teraz ostatnią rzeczą,
którą zrobię, dwa jednostki w górę, tak, dwie jednostki w górę, to ja to zapiszę w postaci wektora, że to jest wektor o współrzędnych 0,2. Ale możesz też napisać nad strzałeczką dwie jednostki w górę, to samo wyjdzie. W wyniku czego otrzymamy wzór 2 do potęgi x i dodać 2. I to, co my tutaj otrzymaliśmy, to jest wzór mojej funkcji g od x. Więc żeby już tak wszystko precyzyjnie było, zapiszę, że moja funkcja g od x ma wzór 2 do potęgi x i dodać 2. Ale żeby ten wykres narysować, to poprosiłam w zadaniu numer 5, żeby najpierw ten pierwszy narysować. To tak jak w zadaniu numer 4, robimy do niego tabelkę. Weźmy standardowo minus 1, 0 i 1. Oczywiście, gdyby ktoś chciał więcej punktów, no to weźmie sobie tych punktów więcej. Ale te punkty mi w zupełności wystarczą. Jedna druga do minus pierwszej powoduje potęgę ujemna obracam, czyli będzie 2. Do pierwszej, czyli 2. Do potęgi zerowej to jest zawsze 1, natomiast do potęgi pierwszej, no to jest 1 druga. Zaznaczmy te punkty. Czyli dla minus 1 tutaj mamy 2, tutaj, bo tu jest dwójeczka. Dalej, dla zera mamy 1 i dla 1 mamy 1 drugą. Pamiętamy, w zadaniu numer 4 był też wykres funkcji wykładniczej, tylko tam była funkcja rosnąca, a teraz będzie malejąca. I teraz nie przetnie z tej strony z kolei osi x. A tu wyciągamy sobie do góry, tak żeby elegancko było. To jest ta pierwsza moja funkcja, ja zapiszę tym razem tak szybciej f od x. I teraz, co ja mam z nią zrobić? Po pierwsze, ja mam ją odbić s o y. Przypominamy, odbicie s o y to jest takie, że tak jakbym ja sobie lustro postawiła na osi y. Czyli ten punkcik jest bez zmian, bo leży na osi y, natomiast ten punkcik na drugą stronę się przebije i ten punkcik na drugą stronę. I staramy się narysować wykres, no żeby mniej więcej był podobnie skonstruowany. I teraz narysowałam, no tym samym kolorem narysowałam wykres tej funkcji mojej, takiej pośredniej, czyli tej funkcji 2 do potęgi x, ale może już nie będę podpisywała. Natomiast na końcu muszę podnieść ją 2 w górę, dwie jednostki w górę, czyli podnosimy. Tutaj dwie jednostki, tu dwie jednostki i tu dwie jednostki. Tylko uwaga, pamiętasz, w zadaniu numer 4 mówiłam, że konieczne jest narysowanie asymptoty, dlatego że by ten wykres był taki piękny, żeby było wiadomo, czego nie przecina. Tutaj też rysujemy, tylko w zadaniu numer 4 była asymptota w dół, no bo obniżaliśmy wykres, a teraz wykres podnosimy w górę. Czyli asymptota będzie po prostu na dwójce, bo jest 2 w górę. I tą asymptotę po prostu rysujemy sobie. Można ją tylko z jednej strony narysować, prawda? No ale ja już tutaj narysowałam całkiem. I teraz podnosimy oczywiście tą funkcję odbitą względem osi y. Czyli tutaj tą, co podniosłam, teraz ja ją rysuję. No w miarę estetycznie, żeby nam tu wyszło. I podpisujemy, że y to się równa g od x. To jest ten wykres ostateczny funkcji g od x, która powstała z funkcji f od x poprzez odbicie s o y i podniesienie dwie jednostki w górę. Zadanie numer 6. Oblicz logarytm przy podstawie 64 z 13 razy logarytm przy podstawie 13 z 4. Ja wybrałam taki przykład na powtórzenie ze względu na to, że często młodzież, widząc mnożenie logarytmów, myśli sobie: nie, kompletnie nie wiem, co z tym zrobić. Nie było żadnego wzoru na mnożenie logarytmu. Oczywiście, że nie było. Ale trzeba tu zauważyć, że tutaj coś jest podobnego. Po pierwsze, tu jest 13 i tu jest 13. Tu jest 4, no to coś wspólnego z 64 jest. Tylko, że wzoru na to tak na początek wydawałoby się, że nie ma. Natomiast jest taki wzór w tablicach, w który młodzież, szczególnie ci, co zdają maturę na poziomie podstawowym, nie za bardzo go lubią. Może rzadko go stosowali. Ja przypominam o tym wzorze. Jest to wzór na zamianę podstawy logarytmu. Jest to bardzo ważny wzór. Ja go przepisałam w takiej wersji, jaka jest w tablicach. Oczywiście zachodzi przy odpowiednich założeniach. Tu o założeniach nie będziemy mówić. Logarytm przy podstawie bez C, czyli mam tak, mam sobie jakąś podstawę B, ale ona mi nie pasuje. Chciałabym ją wymienić na jakąś podstawę A. Mogę to zrobić, ale muszę napisać tak, kreskę ułamkową. U góry logarytm, na dole logarytm. Wymyślam sobie tą podstawę A, która już mi będzie pasować. I teraz to C leci do góry,
A to, co jest B w podstawie, leci tutaj na dół. Tak sobie wzrokowo zapamiętaj, zresztą ten wzór jest w tablicach. I dlaczego ten wzór stosujemy? Bo nie mamy nic innego do wyboru. Nie ma innego wzoru na mnożenie w ogóle logarytmów, więc zawsze ostatnią deską ratunku, zapamiętaj, dla Ciebie ma być ten wzór. To ma być ostatnia deska ratunku. Jeżeli już nie wiesz, co masz zrobić z logarytmami, nie wiesz, co, jak przekształcić, to pomyśl, a może ten wzór zastosuję. I teraz musimy sobie wymyśleć, jaka podstawa nam pasuje. No, tu jest 13, to masz 64. Więc musimy się zastanowić, czy zostawiamy 13, czy wolimy 64. No ja osobiście wolałabym 13, ze względu na to, że tu jest 13 i tu jest 13. Więc wolałabym, żeby to była podstawa 13, chociaż niektórzy może będą chcieli 64, też można. Niektórzy będą chcieli mieć podstawę 4, też można. Oczywiście, jaką chcesz podstawę wybierasz, tylko oczywiście, żeby ona była większa od 0 i różna od 1. Mi pasuje 13, bo się tu powtarza, w związku z czym tutaj muszę zauważyć, że ten pierwszy logarytm mi nie pasuje. Muszę z niego zrobić logarytm o podstawie 13, tym właśnie wzorem. Czyli u góry piszę log, na dole piszę log. Wymyśliłam sobie 13 podstawę, więc wpisuję 13 podstawę. I teraz, tak jak tutaj w tym wzorze, to co wyżej do góry idzie, tak wzrokowo zapamiętajmy, czyli ta 13 idzie do góry, do liczby logarytmowanej, a ta 64, ona była na dole, ona idzie do dolnego logarytmu. Ale będzie już liczbą logarytmowaną, czyli będzie logarytm przy podstawie 13 z 64 w mianowniku razy. No a ten logarytm, on już ma podstawę 13. No to zostawiam, przecież nie będę tutaj sobie utrudniała. I teraz popatrz, co nam powstało. Logarytm przy podstawie 13 z 13. Banalne, prawda? To jest 1. Natomiast tutaj już jest fajnie, bo są te same logarytmy, te same podstawy przy tych logarytmach, nie? Ale tutaj byśmy chcieli też czwórkę, żeby było już identycznie. No to co za problem? Logarytm przy podstawie 13, 64 to jest 4 do potęgi trzeciej. A to sobie zapiszę tak, jak jest, tylko sobie w takiej wersji zapiszę, bo będę chciała to później skrócić. Dobrze, napisałam sobie po prostu tylko nad jeden, zawsze mogę. I teraz była taka własność również, która powodowała, że wykładnik wyrzucaliśmy przed logarytm. Wykładnik potęgi. Czyli jeżeli Twoja liczba logarytmowana jest w postaci coś do potęgi jakiejś, prawda, w tym wypadku mamy 4 do potęgi 3, to ten wykładnik potęgi, zgodnie z własnością, która też jest w tablicach, ale już jej tutaj nie pisałam, możemy tą trójeczkę wyrzucić przed logarytm. No musisz się orientować, że są takie własności, bo gdybyś tych własności w ogóle nie kojarzył, to za takie zadanie na maturze nie ma sensu się brać. Po co tracić czas? Musisz przerobić te własności, musisz je wyćwiczyć, bo wtedy jest szansa, że dadzą Ci podobne i Ty zrobisz. No i teraz popatrz, ten logarytm przy podstawie 13 czwórki, nie wiem ile wynosi, ale wiem, że mi się z tym samiuteńkim logarytmem skróci co do jedynki, prawda? No i wtedy mamy 1 nad 3, to jest 1/3, no razy 1 to nie będę pisała. Wynik piękny, wynik z tych obliczeń wyszedł mi 1/3, ale kto od razu by to przypuszczał? No trzeba wykorzystać tutaj odpowiednie własności, my wykorzystywaliśmy tą własność najtrudniejszą, własność na zamianę podstawy logarytmu, ale również wykorzystywaliśmy własność, która mówiła o tym, że wykładnik tutaj, w tej potędze, jeżeli oczywiście mamy na myśli liczbę logarytmowaną i ona jest dana w postaci właśnie potęgi jakiejś liczby, to ten wykładnik z tej potęgi można wyrzucić przed logarytm. Dzięki czemu później te logarytmy, choć nie wiem ile wynoszą, ale mogę skrócić, bo są identyczne. Tylko identyczne logarytmy przy takich samych podstawach, z takich samych liczb logarytmowanych, mimo tego, że nie wiem ile wynosi, mogę skrócić. Zadanie numer 7. Zamień na potęgę. I mamy taką liczbę pierwiastek, a pod nim 216 pierwiastków czwartego stopnia z szóstki. To jest z kolei teraz zadanie z potęg, ale chciałam na nie zwrócić uwagę, ponieważ młodzież też ma często problemy z tym, żeby zamieniać na podstawę, jak są te pierwiastki. Czyli jeszcze raz z Tobą wyćwiczę po raz kolejny na tym spotkaniu, jak pierwiastek zamienić na potęgę. Pamiętamy, jak jest stopień drugi, to będzie to potęga o wykładniku 1/2. Jak jest stopień czwarty, to będzie to potęga o wykładniku 1/4. I tak też będziemy działać. Tylko myślę, że najpierw pozbędziemy się tego pierwiastka ze środka.
ten wielki pierwiastek na razie przepisujemy. I tak się go będziemy musieli pozbyć, ale może nie wszystko naraz. Po pierwsze, widzimy, że mamy to zapisać w postaci jednej potęgi, a ja tu widzę 216, a tu widzę 6. Co ma wspólnego 216 i 6? Oczywiście 216 to jest 6 do potęgi trzeciej. Możesz to sprawdzić przy użyciu kalkulatora. Dalej, tu mam oczywiście mnożenie w domyśle i ja nie chcę mieć pierwiastka czwartego stopnia z szóstki, tylko ja chcę mieć szóstkę do potęgi jednej czwartej. Pierwiastek czwartego stopnia to jest po prostu potęga jedna czwarta. Dobrze, to się równa. Jeszcze ten wielgachny pierwiastek przepiszę. I teraz mam mnożenie, to wykładniki dodaję, czyli przypominamy własności działań na potęgach. Szóstkę przepiszę, a tu będę miała w wykładniku 3,1, bo 3 dodać 1 czwarta to jest 3,1. No to ja zamienię teraz na ułamek niewłaściwy, bo przy potęgach lepszy jest ułamek niewłaściwy, czyli 3 razy 4 to jest 12 plus 1 mamy 13/4, czyli mam 6 do potęgi 13/4 i to wszystko pod pierwiastkiem. No to teraz nie pozostaje mi nic innego, jak pozbyć się tego wielgachnego pierwiastka. Zawsze mogę zapisać tutaj stopień, to jest stopień 2. Więc ja sobie zawsze mogę napisać, chociaż oczywiście tego raczej nie piszemy. Ale jak chcemy teraz zamienić, to musimy to napisać. Czyli ja przepisuję wnętrze pierwiastka, czyli mam 6 do potęgi 13/4 i to biorę w nawias, to wnętrze pierwiastka, czyli to wszystko, co mi się udało tu w środeczku policzyć, no to mi się udało i to będzie do potęgi jednej drugiej, bo jest pierwiastek drugiego stopnia. No i teraz jeszcze będziemy wykorzystywać własności działań na potęgach. Potęga, potęgi, wykładniki mnożymy, czyli mnożymy sobie zwyczajnie, dlatego nam ułamek niewłaściwy jest lepszy, bo 13 z 1 to jest 13, a 4 z 2 to jest 8, czyli mamy wynik 6 do potęgi 13/8. Oczywiście, że możesz zapisać 6 do potęgi 1,5, jeżeli Ci się oczywiście bardziej podoba. Dla mnie, czy tak zapiszesz, czy tak, to jest dokładnie tak samo. Zwróć uwagę na estetykę zapisu, że ta szóstka musi być wielka i żeby to było ładne w wykładniku. Nieraz młodzież ma kłopoty z zapisem. No wszystko jest w matematyce ważne. Zapis, żeby było wszystko elegancko widać, prawda? Żeby się nikt nie doczepił, żeby tutaj było widać, że to jest 3,1, a nie inaczej, prawda? Żeby to było napisane, żeby to było widać, że tu jest napisane 6 do potęgi 13/8, a nie jak inaczej, prawda, by się mogło wydawać. Więc dlatego estetyka zapisu też zwracam. W przypadku potęg uwagę, ponieważ piszemy liczbę, piszemy podstawę, a wykładnik piszemy w indeksie górnym, tak jakby chcieć napisać na komputerze. Na to spotkanie przygotowałam oczywiście 7 zadań takich powtórkowych. Chciałam Tobie zwrócić uwagę na to, że najważniejsze są dla Ciebie potęgi. Zamiana na wspólną podstawę, ale jak już umiesz potęgi, możesz iść ciutkę dalej, możesz umieć liczyć logarytmy, możesz umieć wykonywać obliczenia również związane z funkcją wykładniczą, bo do funkcji wykładniczej z kolei, żeby ją narysować, no trzeba pamiętać o przekształceniu wykresów funkcji, czyli przesunięciu o wektor, symetrii względem osi x względem osi y, ale oczywiście też w trakcie rysowania, gdzieś uzupełniając tabelkę, potrzebne nam są potęgi, czyli wszystko na tym spotkaniu skupia się wokół potęg, czyli można potraktować, że potęga związana właśnie z tym tematem, potęgi, funkcje wykładnicze, logarytmy, to potęga jest najważniejsza, bo jak umiesz potęgować, to poradzisz sobie również i z logarytmami, jak się oczywiście douczysz definicji, własności, to z wszystkimi innymi rzeczami będziesz sobie również radził. Mam nadzieję, że ta lekcja pozwoli Ci na to, żeby swobodnie powtarzać sobie, rozwiązywać sobie zadania. Jeżeli dla Ciebie to jest za mało, że chciałbyś więcej tych potęg poćwiczyć, zapraszam Cię na moją stronę internetową www.aikamat.pl. Możesz zakupić sobie kurs i od początku uczyć się ze mną potęg, logarytmów, własność po własności omawiać. Właśnie możesz uczyć się działań na potęgach po kolei, od tych najprostszych do najtrudniejszych, krok po kroku, bo właśnie tak przygotowałam swoje kursy. Natomiast tutaj było tylko i wyłącznie powtórzenie. Możesz również sobie pobrać zestaw zadań i jego rozwiązać na podstawie tej właśnie lekcji ze mną. Mam nadzieję, że lekcja jest przydatna, że się podobała, a ja zapraszam już na kolejne spotkanie ze mną.